Cześć, witam Was w tym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie zbierać ziemniaki. Tu widzicie, Wam pokazuję, co już zebrałem. Zebrałem właśnie przed chwilą tutaj kapustę czerwoną oraz rządek pietruszki korzennej. Rządek jeszcze zostawię, bo nie ma po co całej od razu wykopywać. Mogę Wam powiedzieć, że tu jeszcze cebulę tą zebrałem już. No i pełno jest noris, tu pełno takich dołeczków jest, kapusty, zaraz Wam pokażę, to się trochę zachwaściło, najwięcej tu jest tego skrzypu polnego. No i co, tu z tamtego roku się rozsiały nawet pomidorki koktajlowe, kilka tam zabrałem. Zaraz to trochę podpielę, albo nawet nie podpielę, po prostu to przekopię taką podorkę, jak to się tam mówi, o nie wiem, ale tutaj marchew już też zabrałem, tylko rządek, tu mam marchwi i rządek buraczków. Tu mamy rządek pietruszki, rządek marchwi, który niedługo trzeba wykopać. Mamy tam jeszcze dwa rządki buraczków, jedna polska, druga czerwona kula 2. Tu też jest czerwona kula 2, ale późniejsze. Dwa rządki papryki, które wątpię, że w tym roku w ogóle papryki wydadzą. Jedna dynia i pomidory, tylko tyle mi w tym roku już. I ziemniaki, o, tyle mi zostało w tym sezonie do zebrania. Tu mamy marchew na siew i tutaj widzicie, już przekopałem taką podorkę, zrobiłem. Tutaj sobie przepiórki żyją. Zapraszam Was do poprzedniego odcinka, żeby zobaczyć sobie tutaj o nich odcinek. Ale dobrze, tutaj zrobiłem taką podorkę, nie wspomniałem, jak to się teraz nazywa. Taką, że nie głęboką po prostu. Głęboką będę robił dopiero tą głęboką, dużo większą łopatą. Tak to tą saperką mało robiłem. Widzicie, tutaj Wam pokażę pietruszkę korzenną. Tak wygląda. W miarę duża. Pierwszy raz uprawiałem, więc myślę, że w miarę duża była. Zrządka takie, niektóre tam mniejsze, ale no widzicie, takie o ogólnie. No i czerwona kapusta tam trochę przechorowała, bo tam coś się zjadło, nie wiem czy myszy czy co. No taka ładna, więc teraz przechodzimy do zbierania ziemniaków. A więc jeśli chodzi o ziemniaki, no to tutaj bób już zebrałem z siewu, tu się za dużo zachwaściło, nawet go nie zbierałem, tylko po prostu wywaliłem. Wywiozłem, bo te nasiona są zarażone, pokażę Wam tutaj. Jeszcze są strąkowcem, ale za rok wątpię, że miał jakąś większą ilość bobu, może rządek. No strąkowiec jest, no zostawiłem. Część wyrzuciłem, skosiłem to ręczną kosą. Tamtą, o, to tutaj jest. Ziemniaki tutaj też skosiłem. Tutaj ziemniaki już dozbierłam, tutaj nie wiem, z 2,5-metrowy rządek może. No, teraz tylko zebrać. Tu mamy dynię. No, kompostownik już pełny. Prawie tutaj obornik już wywożę, kurzy na jesień, żeby nawieść. No i nie wiem, czy mi się uda jedną ręką to zrobić, tym bardziej lewą. Tutaj wiem, że już na początku wykopałem jednego tak jakby. Dobra, wykopię to i widzimy się za chwilę. Dobra, więc po zebraniu wygląda to tak. No, w miarę dobrze, o tego nie zacięłem, ale tak urósł. Po prostu, bo już kiedyś był przecięty. Ładny nawet. Niektóre są większe, niektóre mniejsze. Ten jest jeden z większych. Dużo było małych, ale takich... O, tutaj zacięłem go, ale to nic. Ale ładnie nawet urosły, jak widzicie. Tam niektóre mają jakieś dziurki, ale to się to zawsze można wyciąć. Niektóre tam kilka zacięłem, nie dużo tam. Z 4, może 5. O, taki trochę zjedzony. O, to nie pokazuje trochę. O, tak wyglądają. O, tu szkiełki puszczę. Nie, to nie kiełki, to jest od tego, od tej... Naci chyba, czy tam od tej zielonej części. No tak po prostu zbiór, z kilo może jest, może więcej. Na jeden obiad starczy. Więc widzicie, nie nawożone niczym. Czasami chyba wodą tylko podlałem, jak suszyło. No i takim radełkiem małym tam robione. Coraz szerzej to tak robiłem, to tym radełkiem, bo no, było, żeby było więcej miejsca na ziemniaki. W miarę dobry zbiór. No i tu nie ma za wiele o czym gadać, takie ziemniaki. Już się kończy sezon powoli. Tam póki co trochę obornika. O, radełko takie jest. Obsypnik. Taki. Na czarno go chyba znowu pomaluję. Tutaj jest skórze obornik, bo będę nawoził na jesień. To jest tylko część, bo to starczy na, nie wiem, może taki jeden pasek metrowy szerokości, tak z 4 metry może bym ten nawiózł. No i co? Tutaj muszę trochę odchwaścić, się wziąć za to, posprzątać te doniczki, niedoniczki. Tu mamy paprykę, która tak średnio rośnie. Jak do końca wakacji tutaj nic nie będzie rosło, to usunę ją. Tutaj widzicie, robiła się czerwona i coś się tu po prostu tak jakby zjadło. Jakieś muszki latają, więc nie wiem, o co chodzi. Pomidory też za dobrze w tym roku nie poszły.
No, przez te zimne noce na początku tego maja i w ogóle pod koniec były przymrozki. Te żółte pomidory jedynie jakoś rosną, bo widzicie, o, takie ładne pomidorki do zebrania już tam. Yellow Perfection odmiana. Malinowo-żarowski, tam pojedyncze kilka się zebrało, ale tak średnio. Niedługo nagram dla Was też odcinek z papryk, które lepiej rosną, czy na kompoście, czy na kurzym oborniku. To byłoby chyba na tle dzisiejszego odcinka. Wszystko jakoś rośnie. Rządek pietruszki na razie zostawiam. Tutaj to sobie tak przekopię, tak na jakieś 20 cm może. No taka przedzimowa orka, żeby tu tak na jesień tak twardo nie było. Może jest sucho, ale no ja jakoś tutaj powoli przekopię. Spodziewam się za niedługo deszczu, więc nie no, póki co nie wygląda, jakby miało padać, ale w końcu powinno zacząć, już jest końcówka wakacji. No więc może coś Wam jeszcze wspomnę w tym odcinku. Może więc tutaj tak wyglądają te zbiory kapusty czerwonej i pietruszki, rządka. Niedługo też mam zamiar zebrać ten rządek Marchwi Amsterdam 3. Tu jak widzicie sobie zrobiłem to tak jakby pod orkę. Dużo nornic jest i myszy polnych. Przepiórki sobie żyją. O, widzicie jak skaczą. Sobie żyją ładnie. Widzicie, jedzenie tam mają jeszcze. Rozsypują dużo, więc dobrze jest. Ogólnie tu im dałem jakąś kapustę tam. Może zjedzą coś, bo taka bardziej chorowita była. No i co? To było na tyle dzisiejszego odcinka. Widzimy się w następnym odcinku. Obejrzyjcie poprzednie filmy, które wyświetlą się na ekranie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!